Ja kończyłem liceum Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim i tam wtedy właściwie zaczęło się takie moje troszkę próby, początki pracy aktora. Były to konkursy recytatorskie w Domu Kultury przy ulicy, chyba to jest Armii Krajowej, jak się idzie do góry do Roosevelta. 3 maja. 3 maja. A w prawo idzie się do hali targowej, tak? No właśnie, tam. I tam pan Kazimierz Nurkowski prowadził z nami, no, był instruktorem i zorganizowaliśmy spektakle teatralne, takie no, pseudoteatralne, prawda? No, to byli studenci, uczniowie z Liceum Chrobrego, z Liceum Trzeciego i ze Zrzeszenia. No i tam realizowaliśmy spektakle Mickiewicza, pamiętam, balady i romanse, jakieś też poezję Gałczyńskiego. No i tam wtedy ja w tych konkursach wtedy taki, no, próbowałem. I chciałbym, ponieważ tak zacząłem, to tak bym proponował tutaj zacząć. Pozwolę sobie powiedzieć Państwu wiersz Norwida, Fortepian Chopina, napisany w 1850 którymś tam roku, nie pamiętam dokładnie. Norwid był obecny w ostatnich chwilach przy Chopinie, kiedy Chopin odchodził. I jeszcze inne zdarzenie spowodowało, że napisał właśnie wiersz pod tytułem Fortepian Chopina. Czy mnie słychać? W porządku? Dobrze. Jeszcze troszkę głośniej? Nie? W porządku, dobra. Byłem u siebie w te dni przedostatnie niedocieczonego wątku, pełny jak mit, blady jak świt, gdy życia koniec idzie od początku. Przepraszam. Jestem troszkę.